Dzień dobry, kochanie, dzień dobry. Dzisiaj wam pokazujemy naszą taką, jak to powiedzieć, taki szkic rzeczy, które chcę robić. Proszę bardzo, zobaczcie. A przy okazji pogoda nam sprzyja. O, proszę, jaka ładna papuga wyszła. To wiadomo, to jeszcze jest wiele do roboty przy tym, a to jest taki... O, tak. To jest taka, miała być ara. Taka na razie, jak dla dzieci, ma być śmieszna, zabawna, kolorowa, ale naturalno też bym chciał robić, jeżeli bym miał drukarkę, jeżeli miałbym glinę lub gips. A teraz wam pokażemy coś jeszcze. Miał wyjść, kochani, zobaczcie, chodźcie. Halo! Halo! Miał wyjść anioł. A zobaczcie, co wyszło pięknego. I do tego się rozpętała burza, kochani, zobaczcie. Przez to, że główka się zrobiła, jakie się zrobiła, to Tomek stwierdził, że to jest goblin, a nie anioł. Więc dajemy jemu charakteru. Taki trochę, jakby upadły anioł. Anioł, który walczy ze złem. Z wężem. Z wężem. A jeszcze pokażemy wam za co chwilę. Przypatrzcie się jeszcze trochę. Ja teraz przytrzymam aparat. Nie, no, ja już pokazuję, no. I teraz jeszcze pokażę jedną rzecz, którą zrobiłem. Ze światełkiem miłości. Ja tu trzymam. Gdzie to światełko miłości? No, przynieś. Wiesz co przynieś? Serce przynieś. Daj mi telefon. Trzymam telefon. Trzymaj jeszcze. Ja wezmę. Poczekaj. Ja go przytrzymam. Daj. Ale o, za przycisk. Mów. Znów przycisk. A oto, kochani, serduszko. To myślę bardziej by wyglądało. Oczywiście kolorowe, bo zmieszane plasteliny, ale jak może to zrobić w różnych kolorach, jakby ktoś chciał. Jako bardziej tutaj do zdjęć ramka, albo na dwóch lub trzech magnesach, może być także na lodówkę. Czyli zdjęcie tu i zdjęcie tutaj. Tak, dokładnie. Tak. A tutaj w środku. Taki ładnego główka pieska. Główka pieska to jest na styl spanielka, tak? Moje kochane kuzynki mają kokier spanielkę, Franki. I właśnie to jest stylowana właśnie na jej wzór. To są zdjęcia na Facebooku. No i tu poniżej, jak widzicie, jest lampka, którą można zapalić i na przykład wieczorkiem może nam dodawać romantyczności, patrząc na swego ukochanego chłopaka, dziewczynę, żonę, babunię, czy kogoś bliskiego sercu. Więc na razie to tyle. My was z moją papugą pozdrawiamy. Halo! Halo! Zapraszamy! I miłego dnia. Co o tym wszystkim sądzicie? Pozdrawiamy serdecznie. Pa! Pa!